Sponsorem programu jest Orlen. Teraz numer jeden jest staż z radiologii czy sport? Sport. Teraz sport jest moim jakby najważniejszym celem, bo mówię, jestem jeszcze młoda, podjęłam taką decyzję, że chcę spróbować, widzę, że to idzie jakby w dobrym kierunku, ale wiem, że no, jakby mnie to za bardzo męczyło, tak jak było w tamtym roku, to ja jestem w stanie zrezygnować i wiem po prostu, że dam sobie radę bez tego. Już sobie z tym poradziłam, tak jakby jednak mentalnie. Też taka jest prawda, że zmienienia życia, tak jak ja, że tak powiem, już pogodziłam się z tym, że nie będę trenować i nagle myślę sobie, no dobrze, no to coś trzeba pomyśleć, jak tutaj żyć, jak tu no, zacznę chodzić normalnie do pracy, jak każdy przeciętny, nikt nic na tym nie jest przeciętny, ale no jak każdy człowiek. I tak sobie myślę, kurczę, pewien etap się skończył, jak tu dojść do takiego, jakby do takiej normalności, codzienności, bo jednak to jest całe nasze życie, ten sport zajmował całe nasze życie, wyjazdy na obozy, zgrupowania, znajomi, trening. Mnie też męczyło chyba podświadomie to, że brakowało mi tego wysiłku. Ja cały czas chodziłam zmęczona, ale to zmęczenie też mogło wynikać z tego, że brakowało mi może jakiejś dopaminy, może jakichś takich endorfin wynikających właśnie z podejmowania wysiłku. Na pewno dla mnie najgorszą rzeczą byłoby jakiegokolwiek wysiłku zaprzestać kiedykolwiek, bo jestem osobą aktywną i po prostu ja mówię, że ja mam ADHD, jak się dobrze czuję, to ja mam ADHD generalnie i ja muszę wszędzie chodzić, lubię wszystkie sporty, lubię wszystkiego próbować i dlatego po prostu postawiłam na sport, bo to jest taki mój żywioł, mój taki konik, interesuję się też różnymi sprawami typu hipoksją, rzeczy sportowo-medyczne. Lubię takie rzeczy łączyć i mnie to interesuje po prostu. Sponsorem programu był Orlen.